W tym filmie przedstawię syntezę kwasu fumarowego. W pierwszej kolejności ogrzewam wodę destylowaną w czaszy grzejnej. Innymi potrzebnymi odczynnikami są kwas maleinowy i kwas solny. Zakładam gruszkę na pipetę i odmierzam 10 ml kwasu solnego. Jak widać, kwas solny dymi na powietrzu. Do innej zlewki wprowadzam 5 g kwasu maleinowego i rozpuszczam go w 5 ml gorącej wody przy użyciu mieszadła. Kiedy cały kwas maleinowy ulegnie rozpuszczeniu, dodaję porcjami kwas solny. Kwas maleinowy i fumarowy są izomerami cis-trans. Mogą one bardzo łatwo w siebie przechodzić w środowisku kwasu solnego. Po 30 minutach wyjmuję zlewkę z czaszy i chłodzę ją. W tym czasie montuję zestaw do sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem. Całość filtruję i przemywam bardzo zimną wodą. Przenoszę otrzymany produkt na szkiełko i suszę. Otrzymałem 3,5 g substancji. Zapraszam również do obejrzenia moich pozostałych filmów i do subskrypcji kanału.